książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co najroczniejsze, straszne i tajemnicze, znajdziesz na nekropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 31 grudnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 427 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami znany iluzjonista, tajemniczy Michał Dżegryakowicz. Witam cię. Cześć, Trzymaz. Witam wszystkich. I maszynista, konduktor, maszynista tego pociągu, Szyman Szymaściński. Witam również. Spotykamy się dzisiaj. By omówić dla Was remake filmu, który omawialiśmy przed rokiem bodajże też z okazji Sylwestra, bo dzisiaj mamy właśnie noc sylwestrową, a mianowicie Terror Train, ale ten nowy Terror Train z 2022 roku, stworzony jako Tubi Originals, czy Tubi, nawet nie wiem w sumie jak to przeczytać teraz ale tak zremakeowano oryginalny Terror Train za ten remake odpowiadają Filip Gagnon, który kręcił do tej pory wyłącznie filmy telewizyjne, ale w tym troszkę thrillerów. Może nie bawił się w horrory, ale nakręcił Run to Me, Girls Night Out, Slipper, Twisted, Mean Queen, Radio Silence, Delete i tam jeszcze jakiś kryminalik się trafił, Radio Silence, nawet mnie zaciekawiło. Myślałem, żeby gdzieś obejrzeć, jak będzie dostępne. A za scenariusz odpowiadają Aaron Martin i Ian Carpenter, czyli panowie przede wszystkim od serialu Slasher. Aaron Martin pisał pierwszy i drugi sezon oraz piloty trój, trzeciego i czwartego, a Ian Carpenter no w dużej mierze napisał trzeci i czwarty sezon. Jerry, spodziewałeś się tego remake'u? Ucieszyłeś się, gdy wpadliśmy na tego niosa? Nie spodziewałem się tego remakeu i w sumie on mnie pozostawił takim lekko obojętnym na etapie zapowiedzi, no bo umówmy się, że ta platforma Tubi. Ona nie jest specjalnie, mam wrażenie, w naszym pięknym kraju znana i, i popularna z oczywistych względów, bo jest niedostępna. Tu od razu jest odpowiedź też na pytanie, które się mogą pojawić o dostępność tego filmu. On oficjalnie w Polsce niestety dostępny nie jest. Trzeba się posiłkować rozwiązaniami VPN-owymi albo alternatywnymi źródłami. I to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, mam wrażenie, że to Tubi to jest taka trochę budżetowa platforma. Przynajmniej takie wrażenie na mnie sprawia, jak sobie przejrzałem, co oni tam wrzucają, co oni produkują. I ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Wiesz, no, mamy do czynienia ze slasherem, czyli merkiem slash slashera, który mm, no, jest tam jakoś znany czy kojarzony, ale no umówmy się ten pierwszy train, Terror Train to też ten oryginalny, bo pierwszy, tak mówię, jakby to był sequel, o, o sequelu to mm -hmm. możemy powiedzieć dwa zdania na koniec, ale no, ten oryginalny film, to mam wrażenie, że gdyby nie to, że występuje tam Jamie Lee Curtis, to nie wiem, czy on byłby aż tak kojarzony obecnie, po, po tych wielu, wielu latach, no bo to był, tak jak rozmawialiśmy, spoko, slasher, Natomiast on no, też chyba aż taki unikatowy, wyjątkowy, jak na okres, na który przypadał, nie jest i mam wrażenie, że gdyby nie to, że ten rok, czy to ostatnie miesiące nawet, trochę bym to rozciągnął, jakoś tam no, obrodziły nam w slashery, bo i... W telewizji serial slasher y, się kłania i y, y, nie tylko, zresztą to nie tylko serial slasher, ale tam no, mamy kilka m, tych produkcji przez Original Sin. Y, bodajże też ten o, o, najnowszy sezon to też był slasher i, i kilka innych produkcji, z tego co ja kojarzę się tam. Pojawiało, które z gatunkiem flirtowało, no ale przede wszystkim kinowo, nie, no bo e, mamy X, e, mamy Buddies, 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 które no, może nie do końca slasherem się okazało, ale jednak było pod tę konwencję podpinano, podpinane. Przede wszystkim Krzyk Piąty, Krzyk Szósty zaraz na horyzoncie i tak dalej, i tak dalej, można by tych filmów wymieniać, więc mm, no, odniosłem po prostu takie wrażenie, że wiesz, to jest taka próba. Skapitalizowania nawet może nie tyle znanej jakiejś marki, znanego tytułu, co po prostu no, wykorzystanie jakiejś takiej fali y, tych nowych slasherów i y, y, y w ten sposób ściągnięcia może widzów y, na platformę. Mm -hmm. Znaczy, tak, rzeczywiście to prawdopodobnie jest podpięcie się pod ten trend, y, ale jednak takie całkiem sprytne, nie? no bo można było. Pewnie masę filmów gdzieś tam otworzyć. Teraz Jamie Lee Curtis znowu jest na topie, więc to po film, w którym występowała, a do którego pewnie prawa były w miarę łatwo dostępne. I e, odtworzono go, e, no to już mogę wybiegając w przyszłość powiedzieć, e, w taki całkiem sprawny, ciekawy sposób. Tak, bo rzeczywiście e, masę wątków przeniesiono praktycznie jeden do jednego e, z tego oryginalnego Terrago w pociągu z 1980 roku do tego nowego filmu, ale też jednak w ramach tego powtórzenia z różnicą na tyle namieszano, że e, no to nie jest ten sam film e, od początku do końca. Mimo wielu wspólnot, Elementów wielu analogicznych scen. Intryga jest trochę inna. Postać zabójcy też została zmieniona, i dzięki temu, dla mnie to był całkiem udany seans. Nie nudziłem się tak, nie, nie czułem, że to jest odtwórcze. Więc gdzieś tam ten myk tutaj to zagranie mi się podoba. I tak jak mówisz. Ja Tubi też nie znam, ale też chociażby po tym filmie widzę, że rzeczywiście to jest coś w rodzaju filmu telewizyjnego Anno Domini 2020 mm -hmm. w górę, bo on pod wieloma względami jest zrealizowany naprawdę spoko, profesjonalnie, ale ma też momenty na przykład CGI, CGI, które są tak fatalne. Wprawdzie ich jest mało i one tutaj właśnie skupiają się na pociągu. Ale trochę wywracałem oczami nie ze zdumienia, na zasadzie, co tutaj się dzieje nagle. Ale znaczy, to, to przede wszystkim mam wrażenie, że to już widać po obsadzie, bo jak się spojrzy na no, nazwiska, też. które tutaj widzimy, no to oczywiście mamy bardzo dużo anonimowej, kompletnie anonimowej młodzieży, której w zasadzie z niczego nie kojarzę, a w rolach osób tych dorosłych, czyli tak jak tutaj mamy magika, mamy też powieloną rolę konduktora, tutaj konduktorki. W tym filmie, to ja szczerze mówiąc się zastanawiałem, czy, czy nie będzie to taki motyw, jak często się robi w jakichś wiesz, takich horrorowych antologiach czy takich powrotach po latach, że to są jakieś twarze kojarzone z horrorem, na przykład z lat 80., -tych, 90., -tych, ale też albo nie. Albo po to... prostu twarze z jedynki, tak? Tak, Które albo po nawet prostu. Nawet wyszło twarze z, jedynki. z filmu z biznesu. Tak. Dokładnie tak, ale, ale nie. Tutaj to też są po prostu jakieś takie osoby raczej kojarzone z szeroko pojętą y, telewizją. Także no tutaj y, ten sznyt y, filmu telewizyjnego robionego co prawda dla streamingu, ale jednak y, y, właśnie w takiej konwencji telewizyjnej no y, według mnie był tutaj mocno wyczuwalny i to ja bym powiedział właśnie, że nie tylko przez CGI, tylko tak ogólnie, taki taki vibe ten film ma y, przez no, w większość czasu bym ośmielił się zasugerować. Okej. Okay. Dobra, no to przejdźmy do fabuły. Tak jak powiedziałem, akurat punkt wyjścia opiera się całkowicie na tym, co widzieliśmy w pierwszym filmie, w tego, że w pociągu mamy powtórkę z rozrywki. Tak, jest impreza połączona z. Z ala otrzęsinami, impreza w koleżu bodajże, mamy przyjmowanie dobrastw, jakieś tam przysięgi studenckie, etc. No i starszaki wkręcają chłopaka z pierwszego roku, mówią mu, że jedna laska na niego leci, on jest pijany, wbija za tą dziewczyną do akademika, wchodzi do łóżka, zaczyna całować, całować ciało. Tak, e, ciało wyniesione z kosnicy, na tym miał polegać prank, e, że wciągnięto pierwszego roczniaka do łóżka z, ze zwłokami. E, wszyscy wyskakują tam z szafy, z załóżka, etc., cisną bekę, nagrywają to, no bo mamy współczesne czasy, więc telefony komórkowe oczywiście idą w ruch. Młody chłopak ogarnia, co się stało, i traci rozum. Wariuje. Dwa czy trzy lata później organizowany jest halloweenowy bal przebierańców dla właśnie studenciaków. Impreza odbywa się w pociągu. Bogate dzieciaki zamierzają no, zeszmacić się po prostu, tak? Zamierzają pić przez całą noc do nieprzytomności i część uprawiać seks, z kim popadnie. No i na miejscu pojawia się. Uwaga, uwaga, człowiek w przebraniu króliczka wielkanocnego, tajemnicza postać, co do której tożsamości no nie mamy żadnych informacji. I mamy też tutaj warto podkreślić, chorok wielkanocny, więc Wielkanoc na ten rok już jest odhaczona, i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. No i o, zaczynają naiwny, dziać naiwny. Się, zaczynają dziać się, oczywiście niepokojące rzeczy, zaczynają ginąć po kolei. Kolejne osoby w tym pociągu, a że pociąg odjechał ze stacji, jest w ruchu, no i dodatkowo jedzie przez dzicz, no to nie bardzo jest tutaj jakaś opcja wezwania pomocy, czy zatrzymania się i po prostu e, na no, jakoś poradzenia sobie z tą sytuacją. Po prostu zmierzamy prawdopodobnie ku e, katastrofie, jeżeli chodzi o tych naszych młodych bohaterów e, i to, co ich czeka u kresu e, podróży. Tak. E, to samo mieliśmy w tego, że z pociągu. Czy czułeś w związku z tym nie wiem, nudę? Nie wiem, byłeś jakoś nie wiem, zaintrygowany mimo wszystko, czy tak właśnie patrzyłeś na to i myślałeś sobie, odhaczono, odhaczono, okej, okay, to już widziałem, to już znam? Znaczy, na początku ja miałem trochę problem z aktorkami i aktorami, bo nie leży mi w zasadzie tutaj większość obsady. I oni są poprawni, ale, ale no, no nie, jakoś źle na mnie oddziaływali. I po prostu przez to ja nawet teoretycznie z naszą główną Final Girl, czyli Alaną no nie, nie byłem specjalnie w stanie empatyzować. Ale to, co mnie jakby najbardziej zastanawiało, to to, jak twórcy podejdą do całej tej intrygi. No bo teoretycznie. Ten początek jest prawie że identyczny, czy identyczny z tym, co mieliśmy w oryginale. No ale od początku też widzimy, że mamy takie przestawienie akcentów, którego w sumie można by się było spodziewać. Czyli główna bohaterka jest czarnoskóra, nie mamy tych konduktorów, tylko mamy dwie konduktorki zamiast tego, ale mamy magika. No i mamy komórki wszędzie. Tak, mamy komórki wszędzie, dokładnie współczesność. tak co odegra pewną rolę fabularną nawet w którymś momencie, ale przede wszystkim mamy tylko i wyłącznie magika, nie mamy tej pomagierki iluzjonisty z oryginału i tutaj lekki spoiler do tego oryginalnego terror trainu, to mnie od początku troszeczkę zaintrygowało, no bo sugerowało, że będziemy musieli mieć inne rozwiązanie niż z, z oryginału a przynajmniej no, nawet jeżeli się zdecydują, żeby y, mordercą była ta sama postać y, no to, że będą musieli podejść do tego inaczej, bo y, tak jak mówię, mały spoiler z tamtego filmu, y, no tam po magierkom okazywał się ostatecznie facet, czyli mieliśmy niczym w polskim kabarecie faceta przebranego za babę, y, no i myślę, że to też był w sumie dosyć naturalny ruch, żeby z tego zrezygnować no bo wiesz, jednak żyjemy y, w 2022 Drugim roku, i myślę, że konotacje tego rodzaju pomysłu by były dużo mniej szczęśliwe niż takie niefrasobliwe podejście, czy, czy takie jeszcze naiwne, niewinne podejście do tego motywu te 40 lat temu. Dajmy na to. No i faktycznie to powoduje, że no, nawet jeżeli się zna oryginał, to można czuć się zaintrygowanym. Jak to zostanie ostatecznie poprowadzone? Czy nasz domyślny, że tak się wyrażę, antagonista faktycznie tym antagonistom się okaże? A jeżeli tak, to którą postacią z całego tego grona postaci, które śledzimy, on się okaże? Czy może rozwiążą to inaczej? I to jest akurat, wydaje mi się, najlepszy element tego filmu, że być może to, to jest motyw taki, którego można się w którymś momencie w końcówce domyślić, bo szczerze powiem, że nawet brałem to pod uwagę, ale i tak to jest fajny patent. To jak... Ale brałeś to jako jeden tam z dokładnie. wszystkie możliwe opcje człowiek do, dokładnie, dokładnie tak, tak, dokładnie tak, na, tak jak mówisz, nie? że to jest trochę takie cluedo, że próbujemy odgadnąć, kto tutaj jest tym No i mamy mordercą. zamkniętą grupę postaci Dokładnie na, na terenie tak. tego do, dokładnie tak. Więc chcąc, nie chcąc, bierzemy wszystkie pod uwagę jakoś tam. Tak, ale to jest tak. coś, co bym na pewno tutaj wyróżnił i, i to jest dla mnie plusik, nie? że jednak od któregoś momentu po prostu idziemy teoretycznie według schematu, ale jednak swoim nomenomentorem. Mhm. Pytam o to, bo ja byłem zaskoczony tym, jak przyjemnie mi się ogląda też te sceny odtworzone na nowo. Bo nie wiem, jak oglądaliście pierwszy film z 80 roku, no to kojarzycie na przykład scenę na Peronie, tak? Czy scenę zabójstwa w Łazience. Scena czy... na Peronie jest o tyle ciekawa, wpadnę ci tylko w słowo, że mhm. zamienili nam gruczo Marksa na klauna takiego bardziej horrorowego. I to jest w sumie fajny patent, bo mam wrażenie, mhm. że ten Gruczo Marx w dzisiejszych czasach też byłby trochę nieczytelny, trochę by trącił myszką, a ten clown jest bardzo fajny i on, szczególnie w tej scenie w Łazience, o której ty mówisz, bardzo fajnie wypada, bo tam jest taka pomysłowa sekwencja z lustrem mhm. takie ujęcie i, to, i to, to, to jest, no to pokazuje, że tutaj było kilka pomysłów niezłych. Ale zmierzam do tego, że mimo iż mieliśmy scenę na Pegonie w jednym i w drugim filmie, mimo iż scena w Łazience też się powtarza, więc chcąc, nie chcąc, jak gdyby znamy, Kolejność niektórych zabójstw, tak? Kojarzymy mniej więcej co w jakiej kolejności się może wydarzyć, to to absolutnie nie przeszkadza, a wręcz daje taki fan, bo jako widz do pewnego stopnia jestem w stanie przewidzieć właśnie fabułę, mniej więcej wiem co i gdzie się powinno wydarzyć, znając oryginał, ale jednocześnie przez te różne drobne zmiany i fakt, że nie wiem kto zabija, to to nie sprawia wrażenia twórczego, tylko. No, jest taką grą z widzem, nie? takim wspólnym układaniem obrazka, gdzie film nagle coś tam nam miesza, jednak. I my nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę. Tak, nie wiemy, czy on nas prowadzi za rączkę od stacji do stacji, kropka po kropce wszystko tam odhaczamy, czy może jednak gdzieś tam po drodze coś nam umyka. I no, dużo ciekawiej mi się to wszystko śledziło niż w przypadku jakiegoś takiego zupełnie nieznanego filmu, nie? gdzie po prostu albo mnie ta fabuła wciągnie, albo nie. A tutaj to odkrywanie, co zostało przeniesione, w jaki sposób zostało zmodyfikowane i próba cały czas rozkminienia, kto będzie zabójcą, to był dla mnie czysty fan w trakcie sensu i y, też mam wrażenie, że. Y, te walory produkcyjne może i nie powalają na kolana, ale dużo rzeczy związanych ze straszarem, czyli te kolejne morderstwa, one zostały zrealizowane całkiem nieźle. To, co się dzieje, właśnie tak jak powiedziałeś, na przykład w Łazience, to jak to jest zmontowane, że tam częściowo widać cięcia budżetowe, tak nie wszystko widzimy, ale ta scena z lustrem, czy potem to, jak to ciało wygląda, to sprawia wrażenie jednak pozytywne. Wygląda. No, adekwatnie do sytuacji buduje klimacik. Oczywiście ja jednak bym tonował trochę ten twój entuzjazm, bo owszem, to, to jest jakby dosyć bezbolesny sens, ale jednak dla mnie ten telewizyjny vibe był zbyt silny. To jest widoczne. W zasadzie przez cały seans w różnych momentach. W momentach, kiedy aktorzy są średnio prowadzeni, kiedy tych aktorów jest na planie w danej sekwencji sporo mniej niż na przykład bywało w tym oryginale naszym. W momencie, kiedy czasem ma się wrażenie, że cały ten wagon jest, czy cały ten pociąg jest taki. Ponad przeciętnie pusty, w takich wyborach prostych, jak to, że na przykład tu w zasadzie mamy sporo gadania o seksie, którego to seksu nie ma. I, i wiesz, to są takie, takie rzeczy, które. No, wychodzę tutaj na perwersa, że chciałbym, żeby to było, ale. No, nie, jednak, czekam na to, do czego zmierzasz. No, zmier zmierzam do tego, że. To mi się trochę oglądało jak taki naprawdę dosyć niskobudżetowy film telewizyjny, który by leciał wiesz, w środę o 20. No, możesz to obejrzeć, ale, ale to jest takie oglądanie do, no, do, do wieczor no, wieczornej kolacji i tyle, no. Ja niespecjalnie czerpałem przyjemność z tego seansu, bo ty tak brzmisz entuzjastycznie, jakby to było coś naprawdę fajnego. A no moim zdaniem, poza tym, że mamy właśnie różnice dosyć wyraźne i że to jest kompetentnie poprowadzone, to, to, to mi jednak ten budżet tutaj przeszkadzał. A mi absolutnie nie. I tak jak mówisz o aktorach, i, i, znaczy o aktor właśnie o aktorach, postacie mi nie pasują. W sensie ja ich nie lubię w większości. I na no ale tak to tutaj... ma być. Jedna z e, postaci mówi w którymś momencie coś na zasadzie mała katastrofa kolejowa mogłaby oczyścić świat z grupy właśnie egocentrycznych, uprzywilejowanych dupków. E, no ja w tym momencie kiwam głową mówię dokładnie, tak. <laughs> dokładnie. I rzeczywiście za nimi nie przepadam, ale od strony aktorskiej mnie to pasowało, bo oni są e, właśnie tymi dzieciakami na imprezie, tymi trochę szpanerami, e, zgrywającymi nie wiadomo kogo e, i te wszystkie teksty, które do siebie rzucają, to jak one są właśnie czasami hermetyczne e, czy takie e, cringeowe, e, nie wiem, jak tutaj padło: Enjoy your Tales e, z tą pauzą w środku. <grywka> ja parsknąłem i sobie pomyślałem: Jezus, Maria, tak, gościu, ile ty masz lat? Jak, co ty masz w głowie, nie? Ale tu jest masa takich dialogów, które są bardzo edgy, bardzo właśnie cringe'owe. Te rozmowy o efektach specjalnych, nie w sensie o tym makijażu, mm -hmm. o penisach jaszczurek, etc., etc. To, to są... Rzeczy, które w takiej sytuacji ktoś mógłby powiedzieć, nie? Właśnie no taki dok, jak tutaj rzuca te wszystkie teksty. On jest trochę przerysowany, jasne, ale jednocześnie ma też kilka takich scen, gdzie zachowuje się jak człowiek. Nie jak postać po prostu, tylko jako taki, no za przeproszeniem też dupek. Po prostu, który ma trochę manię na swoim punkcie, właśnie chce być w centrum uwagi, i to moim zdaniem fajnie tutaj wypada. To, że te ich przyjaźnie też są takie trochę grubymi nićmi szyte, też całkowicie kupuje, no bo w sumie o to tutaj chodzi. Tak, że część tam osób sobie coś idealizuje, część znowu w drugą stronę stwierdza, że wszystko jest do bani, prawda, leży gdzieś po środku, ale raczej nie jest przyjemna. Mamy moim zdaniem nawet lepsze rozmowy między postaciami niż w oryginale, bo te rozmowy o kostiumach, nie wiem, ta, ten gad Lizard, tak, ten koleś w przebraniu pół Godzilli, pół Jaszczurki, to mi strasznie grało, jako właśnie takie naturalne. Głupawe rozmowy z alkoholem w tle i płynąłem przez to, tak naprawdę. Do tego mamy tego magika, który tutaj nie jest znany. Ja się zastanawiałem, tak czy może to jest jednak jakiś iluzjonista, którego po prostu nie kojarzę, bo nie znam żadnych chyba współczesnych amerykańskich iluzjonistów. Okazało się, że nie, że to jest po prostu aktor w tej roli. Te jego teksty, ten taki ala podryw czy coś, nie wiem, szkoda, że nie mogę zniknąć chwila i znika. Tak gdybym ci to powiedział, musiałbym cię zabić. Nie dość, że to jest fajne po prostu jako jego postać, jako pasujące do budowy. Gdzieś tam jego charakteru, to jeszcze w kontekście Sleszera strasznie mi się to podoba. To jest moim zdaniem znowu jednak świadome pogrywanie z widzem. Oczywiście ten iluzjonista to jest aktorsko i chyba w ogóle fabularnie taki highlight tego filmu. I jedyna oprócz konduktorek postać, która mnie do siebie przekonała i na poziomie aktorskim i na poziomie fabularnym, bo też obydwie konduktorki i ta starsza i młodsza. Są bardzo w porządku. I ale... te ich rozmowy, nie? O tym, że, że nie płacą nam za to, żeby tak, też tutaj tak, każde... tak, 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 każdego tak, tak. niącieć, czy coś to było takie właśnie. O to mi chodzi, że te teksty może nie są najwyższych lotów, ale pasują mi do kontekstu o sytuacji, nie? Że ja to kupuję. Że w tym pociągu takie rozmowy mogłyby się odbywać. A rzeczywiście... wierzę, ja, ja rozumiem Twój punkt widzenia, to, że Ty to kupujesz. Ja nawet bym się tak tych dialogów nie czepiał, gdyby nie to, że mówię, mi cała ta naprawdę młodociana ekipa nie pasuje. No, oni są nędzni, oni są naprawdę nędzni i, i dlatego po prostu ja tak. No, bez przyjemności patrzyłem na, na całą tę zgraję, bo po prostu naprawdę no, wymieniłem trzy postaci, które były dla mnie fajne, ale to, to są postaci z tła, A cała ta zgraja na pierwszym planie jest irytująca i, i to mówię, jest irytująca nie tylko ta część, ja widzę dok, która ma być irytująca, ale też jest irytująca ta część, która powinna nie być irytująca, czyli chociażby. Alana, ale to jest całe ale ona że... też jest właśnie w tej ekipie. To mi się strasznie podobało, Jerry, że to pada w dialogach też, nie? Że Maggie, na przykład to wypomina. E, tak? no, no i, i, i co nie pasujesz tutaj, jednak się z nimi trzymasz, tak? No ale Wydajesz wiesz, się ale, inna, to, ale, ale to jesteś ich kumpelą, ale to, to mi... pada też w finale, nie? No że tak, i to nie pasowało. Z nimi Cały czas jesteś paczką. No tak, tylko że to, o to, 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 mówisz, to właśnie tak jak słusznie to zauważyłeś, to pada w dialogach, ale to nie wynika z. Jakby całej fabuły, bo wiesz, ona jest w związku z jednym z tych kolesi odpowiedzialnych za ten prank i niby mamy to prezentowane tak, jakby cały czas ją to po tych trzech latach gryzło i jakby ona miała z nimi problem, a z drugiej strony, no właśnie, trzyma się i to bardzo blisko, dosłownie w przenośni kolesi za to odpowiedzialnych. No, nie wiem, trochę, wiesz. No, gryzło mi się, to po prostu mi się dogryzło. Wiesz, jak ale zmienili wiesz, kilka mi... rzeczy takich, takich które mm, no, pozmieniali, na, na które się zdecydowali, to wydaje mi się, że to też można było akurat poprowadzić inaczej, żeby to nie było tak irytujące. Dla mnie, przynajmniej. Mm -hmm. Znaczy, y tak, gryzie się, ale w taki sposób, że po prostu Alana nie jest fajną osobą w tym filmie. Ona. Y ona wcale nie ma jakiejś. Może ma tam jakieś lekkie wyrzuty sumienia, ale ona co do zasady wcale nie jest. Jak ona tam krzyczy w którymś momencie, że najpierw mówi, że nie jestem idealna, a w innej scenie przysięgam, że jestem dobrą osobą, nie? No to ja w tej pierwszej scenie kiwałem głową, w tej drugiej kręciłem głową, bo rzeczywiście. To nie jest tak, że ona jest tutaj jakoś zmanipulowana, że ona właśnie zostaje zmuszona do tego czy tamtego. Nie, ona w tym bierze udział, mam wrażenie, i tylko tak zgrywa osobę, która jest na nie. A w gruncie rzeczy. Niekoniecznie ma z tym jakiś wielki problem. Na samym początku może miała, tak? Ale teraz po latach, moim zdaniem, też jest po prostu cwa na siebie i. No tak, i... tak, ale no, nie zmienia to postaci rzeczy, że mi to osobiście trochę przeszkadzało, no bo ja uważam, że jednak w filmie no, powinniśmy mieć jakąś postać, o którą możemy się zahaczyć w tej naszej empatii, bo jak nikogo nie lubimy, to, to wiesz, to no, umówmy się w slasherze, no musi być ktoś, z kim jesteśmy w stanie. Komu jesteśmy w stanie kibicować? Bo jak nie, to coraz będą wchodzić te zgony. No, no a właśnie, a, a morderca, no ale to też, żebyś kibicował mordercy, to, to musi być charyzmatyczna postać, którą jesteś się w stanie bawić, tak? Który będzie, nie wiem, śmieszkował, który będzie jakoś się tam konkretnie musi zachowywał. Nie być, ważne, jest skuteczny. Ten jest skuteczny, więc ja mu kibicuję i tyle. No, ewentualnie, ewentualnie. No ale. Yy... No, no, no rozumiem, ale no mówię, nie podzielam tego twojego entuzjazmu w tym zakresie. Mhm, dobra, tu się nie zgadzamy, a jak z samym wykorzystaniem postaci maga? Bo my to chwaliliśmy w oryginale, bo mhm. jak sztuczki magiczne są wplątane też w niektóre sceny, tutaj możemy powiedzieć, że powraca ten moment, w którym morderstwo i sztuczka magiczna rozgrywają się w tym samym czasie, i przez to e, też ludzie jak gdyby nie reagują na zbrodnie, bo, bo dzieje się sztuczka obok, tak? I e, też nie wiedzą, czy nie są wkręcani, czy w ogóle rzeczywiście coś się dzieje, czy nie. To tutaj powraca, e, moim zdaniem, w bardzo dobry sposób. Jak oceniasz właśnie wykorzystanie postaci maga? Czy on powrócił tylko jako rekwizyt, czy? Bo mówisz, że aktorsko ci pasuje, postać ci pasuje, a sztuczki etc. Wiesz co? to było w porządku, ale to było w porządku, charyzmą tego bohatera, mam wrażenie. Bo, bo trochę jednak też to. Wydaje, był, wydaje mi się, było mniej wykorzystane niż w tym oryginalnym filmie, ale no to musiało być trochę inaczej poprowadzone, no bo nie było właśnie tej postaci pomocnicy. No więc jakby było wiadomo, że ten bohater będzie odgrywał trochę inną rolę i on odgrywa trochę inną rolę, ale dla mnie to było okej. Okay. Akurat skupowałem to, co on robił, to jak on się zachowywał akurat bawi, to, to był moment, kiedy mnie te teksty bawiły, jak tam te wszystkie dziewczyny wzdychały do niego, że on taki jest, edgy sexy i, i w ogóle, że to jest właśnie coś, co przyciąga je do niego, a jak ci kolesi tam wywracali oczami na te swoje partnerki, to to było całkiem też zabawne, dla mnie cały ten segment w porządku. Mm -hmm. Jeszcze konflikt Doka z Magiem strasznie mi się podobał. <gry> I to, że Dok w sumie na taką sierotę tutaj wyszedł, że tak nagodził, narzekał na wszystko, ale absolutnie nikt się z nim w końcu nie zgadzał. Mm. Okej, okay. a same morderstwa. Znów poprawny. Wydaje mi się, że to jest trochę problem slasherów, takich, wiesz, które mamy. 13, gdzie no, mamy morderstwo, ale niewiele jakby tego morderstwa na ekranie. I z jednej strony tutaj mamy całkiem niezłe i nieźle wyglądające sekwencje, jak mamy też powtórkę z morderstwa w tej kabinie takiej sypialnej na przykład, mm -hmm. czy właśnie ta sekwencja łazienkowa, o której ty wspomniałeś. To jest generalnie w porządku ale no, mówię, takie trochę bez, bez szału jak dla mnie, nie? No wiesz, jednak mam wrażenie, że jak się sięga po slasher współcześnie, no to ja jednak bym oczekiwał trochę, żeby się tym bardziej pobawić. Wydaje mi się, że trochę jest ten aspekt niewykorzystany, no ale z drugiej strony no, są dosyć wierni oryginałowi, więc no, być może taki był zamysł po prostu. Mm -hmm. Znaczy ja tutaj akurat widzę trochę te cięcia budżetowe, bo rzeczywiście część rzeczy dzieje się trochę poza kadrem, albo widzimy bardziej efekt, albo widzimy cios, ale tego efektu nie ma. Różnie to tutaj bywa, ale wszystko jest tak prowadzone, że mi to absolutnie nie przeszkadzało. Nie? To po prostu jest scena akcji, coś się wydarzyło, kolejna postać z z listy pasażerów, lecimy dalej. Wydaje mi się, że właśnie też ten szacunek do oryginału, to wyciągnięcie dobrych rzeczy z roku 80. z tamtego filmu i lekkie modyfikacje, tak, żeby to jednak współcześnie było wiarygodne i pasowało. Do tego filmu. To wszystko oceniam na plus. Tak? To, to nie jest coś, co mi zapadnie w pamięć na lata, ale myślałem, że będzie dużo gorzej, tak naprawdę. Miałem chyba za niskie oczekiwania, tak, może to z tego wynika. I była scena z kolczykiem w uchu, na której po prostu zabyłem. Nie spodziewałem się. To była największa tortura, akurat, jeżeli chodzi o oglądanie tutaj przemocy na ekranie. Bo reszta jakoś była do przełknięcia. No i to nas prowadzi do wielkiego finału do odkrycia tożsamości Mordercy. Tak jak powiedziałeś, no, ja też zwróciłem na to uwagę: mamy tutaj ograniczoną ilość bohaterów, więc do pewnego stopnia no, można przewidzieć co i jak, no bo bierze się pod uwagę różne scenariusze, ale jak to odebrałeś w trakcie sensu i po sensie? O tym myślisz, to podoba Ci się to ostateczne rozwiązanie? Tak, akurat to jest, no tak jak wspomniałem na początku, najlepszy element tego filmu, moim zdaniem, bo to wypada fajnie. To jest moim zdaniem ciekawa zagrywka, wręcz powiedziałbym na poziomie meta, jeżeli chodzi o slasher. Takie no, mrugnięcie mhm. okiem, tak. i, i to, to, to wypada naprawdę ciekawie. I pomimo tego, że pewnie jak tych filmów się sporo widziało, i właśnie no, przez to, tę ograniczoną ilość bohaterów, też jeżeli się zna oryginał, to można się tutaj tego rozwiązania domyśleć, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że ono jest naprawdę bardzo dobrze poprowadzone, i uważam, że naprawdę cała ta końcówka jest po prostu fajna. Naprawdę, tutaj te, te wiesz, te ostatnie morderstwa wszystkie, te, te ostatnie, nie wiem, tam z 20 minut, dajmy na to, jeżeli tak bym mógł gdzieś tam cezurę czasową tego ostatniego aktu ustalić, to to jest naprawdę bardzo sprawnie poprowadzone. Hmm. Ja ci powiem, że przez to, że nie pałałem sympatią do głównej bohaterki, to akurat zakończenie jej wątku mi się nie podoba, bo życzyłem jej czegoś innego, ale cała reszta była bardzo, bardzo w porządku. I e, miałem właśnie same pozytywne skojarzenia, no bo z klasyką e, Streszerków, wiadomo dlaczego, jak się widziało ten film, trochę z krzykiem, też to pogrywanie na koniec, czy właśnie jest jeden zabójca, czy dwóch, czy, czy ilu, czy o co w ogóle chodzi, e, to też było bardzo pozytywne skojarzenie, no i... Ta akcja w końcówce, no ona częściowo odtwarza znowu sceny z roku 80. Więc to może nie powala na kolana, ale no obejrzałem ten film do końca jednak z jakąś tam przyjemnością. I wiemy, że będzie sequel. Tak naprawdę sequel ma premierę dzisiaj, w dniu publikacji tego podcastu. I nawet zastanawialiśmy się, czy nie zrobić double feature, bo okazuje się, że właśnie Terror Train z 2022. Rozgrywa się nie w Nowy Rok, nie w Sylwestra, a w Halloween. Dlatego zastanawialiśmy się, czy nie dorzucić dwójki i nie zrobić podwójnego zestawu już za tydzień, no ale jednak ustaliliśmy, tym że. Tym bardziej, usiądziemy. że dwójka się rozgrywa właśnie w Sylwestra. Zrobili takie przesunięcie yy, czasowe, bo, bo w sumie nie wiem, dlaczego tak to poprowadzili, ale może chodziło o wcelowanie się w premierę, bo, bo ta jedynka miała premierę w Halloween, z tego co pamiętam, no a dwójka ma premierę mhm. właśnie w Sylwestra, nie? No i cóż, nam chyba pozostanie czekać ten rok, żeby za rok znowu się spotkać i w okolicy Sylwestra omówić ten sequel, ja ci powiem, że z jednej strony wolałbym, żeby go nie było, bo być może wtedy Terror Train pierwszy by się zakończył trochę inaczej. Ale jak już jest, to ja się cieszę w sumie. I jeżeli... Znaczy nie mam dla tego pojęcia, jak to ma wyglądać. I skoro to się nazywa Terror Train, to czy znowu akcja będzie się rozgrywać w pociągu? Tak. Czy... To tak? od razu ci to mówię. Tak, tak, to jest rozgrywa się, akcja rozgrywa się w pociągu. Oni się po prostu spotykają z tego, co czytałem skrót fabuły po roku w pociągu, tylko właśnie w noc sylwestrową i, i coś się dzieje, nie? Świetny pomysł. Przeżyłeś masakrę w pociągu na jednej imprezie, a idziesz na inną imprezę w pociągu. Okej. Okay. No, ale nie, może to jakoś uzasadniam. W każdym razie, mimo wszystko, jeżeli to będzie trzymać podobny poziom, i ja, na, ja naprawdę się dobrze bawiłem, tak? To nie jest film, który w jakikolwiek sposób wejdzie do topki tego roku, ale to jest film, który dał mi rozrywkę i na taki jednorazowy sens obejrzeć, pobawić się, pośmiać się i, i tyle, tak? I nie wracać do niego, albo wrócić tam po latach najwyżej. Znowu na podobnej zasadzie, moim zdaniem, on się sprawdza i ja go właśnie na przykład na imprezę myślę, że mogę polecić. Znaczy, ja znów muszę cię trochę tutaj skontrować, bo uważam, że ten film, w sensie ta jedynka, ten remake. To jest naprawdę taki średniak raczej z niższej półki. I okej, okay, można go obejrzeć, to, to nie jest coś, po czym Wam oczy będą wypływać, ale to też patrząc właśnie na ilość tych slasherów, które w ostatnich miesiącach dostaliśmy, to, to jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o lepsze produkcje. Ale to powiedziawszy, ja akurat, chociaż sam z siebie zadziwiam w tym momencie. Nawet na tą dwójkę będę czekał, dlatego że na etapie jak żeśmy siadali do tej jedynki, to ten pomysł wydawał mi się absurdalny. No bo no, no to głupie jest po prostu, najzwyczajniej w świecie, nie? Już nieważne jak to uzasadnią, że wsadzą znowu tę samą ekipę do pociągu. No to tak jak już się z tego nabijałeś, to jest idiotyczny pomysł. Ale mam wrażenie, że kiedy oni się oderwą od tej jedynki i jeszcze jakby trochę na trochę więcej twórcom pozwolić, nawet nie na zasadzie, żeby oni, wiesz, dostali jakiś większy budżet, tylko niech to będzie zabawa chociażby na poziomie slashera, serialu, to mhm. moim zdaniem ta dwójka może być dużo lepszym filmem. Dlatego, że z tego co po aktorach widzę, to ma powrócić Magik. Ma powrócić oczywiście Alana, jako nasza final girl. No i ma być jakieś nowe zło, a zważywszy na to, jak jedynka się kończy, jak się można tym pobawić, czy będziemy mieli jednego mordercę, czy będziemy mieli dwoje morderców, czy jeszcze inaczej to rozwiążą, to wydaje mi się, że naprawdę ta dwójka może mieć potencjał na dużo, dużo więcej. No bo po prostu wiesz, będzie, będzie zupełnie otwarta karta. Mhm. Nie no, jasne, tak. A dodatkowo. Tak jak nie jestem zachwycony tak, wszystkimi detalami finału tego filmu, tak pod kątem sequela to jest dobre zakończenie, nie? bo rzeczywiście zostawia różne tropy do pewnego stopnia otwarte, a do tego przez to, że mamy tutaj wątek zemsty po latach i wyrzutów sumienia w związku z pewnym wydarzeniem, no to w sequelu można pociągnąć różne tropy, Podrzucić widzom, i to może być fajna gra, właśnie scenarzystów filmu z widzem. Co tak, tym widownie. bardziej, że wiesz, ja nawet sobie wyobrażam, że oni mogą się już odciąć od mordercy z jedynki, na przykład. I, i wiesz, poprowadzić to zupełnie inaczej: nie tylko wykorzystać miejsce, wykorzystać ekipę i Zafundować nam po prostu zupełnie inną opowieść, więc pod tym kątem naprawdę ja tu widzę potencjał. I teraz może ja brzmię nazbyt entuzjastycznie i może mnie do parteru sprowadzi ten sequel, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak to suma summarum wypadnie. A tu się okaże, że potem będzie trzecia część, czwarta. Walentynki w pociągu. Ach, no kto wie, kto wie. No, widać się musiało też to sprzedać. No chyba, że po prostu wykorzystali, wiesz, materiały z jedynki i po prostu stwierdzili, a i czemu nie nakręcić dwóch filmów w cenie jednego. No, to też tak może tak być. Tak jak w świątecznych horrorach humando, tak? Od razu nakręcili dwa. No, no mogło też e. tak być. No dobra, to zobaczymy. W sumie nie wiem, kiedy zobaczymy, bo może i zobaczymy wcześniej, ja po prostu nagramy i poleci za rok, ale podcast raczej będzie w okolicy Sylwestra 2023. A na dziś to wszystko. Korzystając z okazji, oczywiście życzymy Wam udanej zabawy dziś wieczorem. Niech będzie to szalona podróż niczym w przypadku bohaterów naszego filmu. Z happy endem, oczywiście. Chociaż jakieś zgony wiadomo, no w Sylwestra mogą się zdarzyć. Boże, jak to było suche, przepraszam. To nie było zamierzone, nie mam tego rozpisanego. Ale tak, bawcie się dobrze i żeby ten nowy rok rozpoczął się jak najlepiej, jak najradośniej, jak najprzyjemniej i żebyście mieli jak najwięcej energii w tym nowym roku i czasu na słuchanie kolejnych nawiedzonych podcastów. Dzięki Jerry za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. A wszystkim tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Ciuch, ciuch.